Witajcie na kanale Pasogranie. Franek Kolej za sterami Wisły Kraków. Komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście pamiętajcie, że będziemy musieli na pewno, tak mi się wydaje, wzmocnić jeszcze nasz zespół. Zobaczmy na raport skautów, jak tutaj się sytuacja przedstawia. Zanim zacznie mecz, czy jest jakiś zawodnik, który mógłby wzmocnić naszą kadrę i byłoby to rzeczywiście wzmocnienie. Campbell na pewno tak, Serra, Christian Serra, Listowski, Musiałkowski, Rejszy Hashai, no tutaj na pewno 1,903. Dodaj do listy życzeń, wygląda obiecująco ten piłkarz. Ale nie wiem, czy nie pójdziemy w Walencję. Nie pójdziemy w Walencję. Chester, Barker. I jak nie uda nam się tych zawodników sprzedać za niedługo, no to chyba pójdziemy w wypożyczenia, bo tutaj no mamy jeszcze bardzo szeroką kadrę, co możecie zauważyć. Mam nadzieję, że też to widzicie, że jest za dużo piłkarzy w kadrze. Próbujemy troszkę tą kadrę uszczuplić. Zobaczymy, jak nam się to uda. Mam nadzieję, że nam się uda. Jeszcze przed meczem z Jagiellonią, który jest dla nas ważnym spotkaniem, spróbujmy zobaczyć coś takiego. Wiem, że mamy bardzo dobrego bramkarza Leszczyńskiego, ale jestem ciekaw, czy mamy jakiegoś zawodnika na rynku, który no mógłby być tym numerem jeden, Bułka. No raczej nie jesteśmy go w stanie ściągnąć. Drągowski, Dybowski, Parenc, Furta, Karstkiewicz, Gradecki. Kolski, Kochalski, Mateusz Kochalski, Komar, jego na pewno nie, Puchta, Majecki, Zaremiszta, Łukasz Skrupski to też bramkarz bardzo doświadczony. No chyba na ten moment nie ma takiego bramkarza. Max Stryjek. Sprawdźmy. Nie ma takiego bramkarza, który Jakub Ratajczyk, Pyrdoł, Procek, Potoczny, który tutaj wszedłby z marszu do drużyny. Rafał Majecki, no ale to jest bramkarz, który no raczej problematycznie go będzie prowadzić, jeśli chodzi o środki do pozyskania. Zapraszam Was na pierwsze spotkanie z Jagiellonią Białystok. Skład mamy ustawiony pulu z przodu. Tak jak mówię, cały czas szukamy zawodników, szot podmęczony, więc zastanawiam się, czy tutaj w tym pierwszym spotkaniu nie zrobimy jednej zmiany i czy Jaroch nie zagra za Szota. Tą stronę potrzebujemy jednak wypoczętą. Marczuk, Nastić, Kalermarowicz, pulu. No właśnie. Uryga poprawa. Poprawa to będzie taki zawodnik, do którego będziemy dobierać chyba parę stoperów. Ogólnie w meczu z Zagłębiem graliśmy bardzo dobre spotkanie. No, jedną bramkę nas przygotowali, czyli spotkanie nie było najgorsze.
Zapraszamy Was na mecz z Jagiellonią. Mam nadzieję, że tych bramek ze strony Jagiellonii wpadnie jeszcze mniej niż w meczu z Zagłębiem. Więc ogólnie obrona grała dobrze, tylko nie mogliśmy w ofensywie pokazać naszego potencjału. Jest Luki Villar i od razu zobaczcie, pierwsze podanie jest strata. Tutaj takich piłek nie możemy tracić. Francis. Jaro. Jaro. Poprawa, Pacek, jeden zero dla Jagiellonii. Niestety, pomimo wysiłków, Wisła Kraków traci bramkę. Kubicki, to by chciał gol. Uryga. Janaś. Miński. Miński, przedostaje się Miński pod pole karne, ale Halti zatrzymuje Mnicha. Lupulu, Jana Sik, było blisko straty drugiej bramki, teraz Młynek, wychodzimy z akcją spod własnej bramki, Francis do Młynka, Młynek od razu świetna piłka w stronę Kurminowskiego, Kurminowski nie dochodzi jednak do pozycji strzeleckiej tutaj. Luki Villar, Kurminowski do Młynka, Młynek, Francis. Wojdakowski, Jagiellonia atakuje. Luki Villar, 37 minuta, Piślacy mogą wyjść z kontratakiem. Kurminowski do Luki Villara, ale brak centymetrów, żeby ta piłka przeszła. A niestety Wojdakowski podrywa akcję, podrywa Jagiellonię do gry. Marczuk, znowu zejście do środka, znowu dośrodkowanie, świetna piłka, ale Leszczyński bramka. Daleki wyrzut Leszczyńskiego, Luki Villar. Pierwsza połowa za nami, 1-0, przegrywamy tę pierwszą połowę. Rotado jeszcze zostanie na polu bitwy. Byłaby bramka samobójcza. Rotado trzeba na razie. Zostawiamy Rotado. Kurminowski. Wyszedł z Zagłębia z nadzieją na mistrzostwo kraju. Niestety przegraliśmy rywalizację z Zagłębiem, teraz Kurminowski dostaje podanie, Kurminowski w końcu może pokazać swój talent, Kurminowski wykłada do Rotado, Rotado 1-0, 1-1, 56 minuta, Rotado zdobywa gola, dobrze, że został na boisku, że nie został zmieniony przez Czubaka, ta akcja Kurminowskiego, piękne wykończenie Rotado, to może współgrać bardzo dobrze, ale więcej musimy takich akcji w meczu wykonywać. Zobaczmy to jeszcze raz. Kurminowski zrobił całą robotę, zgrał do Rotado tutaj. Sporo miejsca Rotado, no i wykorzystał tą szansę. 50.
64, 56 minuta. 56 minuta bramka na 1-1. Jagiellonia w natarciu pół-pół. Jaro. Ślacy. Zbrani do środka. Przedar się Piotrowski, strzał z dystansu, zablokowany. Rumunowski, jest Miki Wilar. Miki Wilar. Dobrze, do Janasika. Janasik, sporo miejsca na Janasik. Tym razem prawy obrońca Wisłokraków nie najlepiej rozwiązuje podanie. Musimy wracać. Dobrze, ale tylko na chwilę. Dobra interwencja Jaro. Będzie zmiana w zespole. Zajdzie Rodado. W miejsce Rodado Czubak. W miejsce Młyńskiego Starzyński. Stojanowicz za Francisa. Antonik za Miki Wilara. Tracimy bramkę w 73 minucie. Strzelcem bramki Kubicki. Ajajaj. Błąd teraz piłkarzy Wisły. 56 minuta. 56 minuta, bardzo światło. Jeszcze Grubokół, jeszcze Wiślacy. Jagiellonia odzyskuje futbolówkę. Kurnowski, tam, ale właśnie, nie zdziałał zbyt dużo Kurnowski. Lukulu. Jeszcze jest gra, 83 minuta, Tomasiewicz, Olejarka, tutaj, no właśnie, czy Olejarka, no dobrze, Zasobczak, chyba już nie damy rady, tak jest. Kurnowski, ma sporo miejsca, Kurnowski, piłka do Czubaka, Czubak i 2-2, ratujemy remis w tym spotkaniu, 89 minuta, Paweł Czubak zdobywa gola, który daje nam remis, mam nadzieję, w tym spotkaniu. Ciężkie spotkanie, nie mogliśmy złapać rytmu meczowego, jeszcze pewnie wiele takich spotkań, ale potrzebujemy chyba jeszcze wzmocnienia lewej, prawej strony. Potrzebujemy wzmocnienia środka. To się wszystko jeszcze może wydarzyć w tym spotkaniu. Wiślacy, Kurminowski. Stojanowicz, ratujemy ten wynik, nie wierzę. Bohater tego spotkania Kurminowski i osoba, która postawiła kropkę nad i, Stojanowicz. Zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze raz. Trzy punkty, zadanie wykonane, ale bardzo słabe spotkanie wykonane w Wisłokraków. Nie wiem, czy napastnik na już, czy na zawodników Jagiellonia, mogę sobie powiedzieć w brodę, że nie wygrała tego spotkania. Stracili dwie bramki w kilka minut, Jagiellonia przeważała, ale to Wisłokraków wygrywa to spotkanie. I zobaczcie, Kurminowski bohaterem tego spotkania, asysta, bramka, no coś pięknego. Na wstępie dziękujemy za rozmowę i prosimy o komentarz do tego meczu.
Dziękuję bardzo. Zachęca oferta za Gomeza. OK, przyjmujemy. Zaakceptuj. Cieszę się, że Stojanowicz strzelił bramkę. Na pewno mu to pomoże. Raport końcowy z Max Stryjek tutaj. No, nie wygląda źle ten Max Stryjek. Nie wygląda źle. Dodamy go do listy życzeń. To rzeczywiście mógł być piłkarz, który gdzieś zastąpi Jerzy Walencja. Nie jest najlepiej, nie jest najgorzej. Przemyślimy, czy Jerzy Walencja trafi do naszego zespołu. Mecz z Legią już za niedługo, na który serdecznie Was zapraszam. Odejście Gomeza jeszcze z klubu, tak jest. Gomez wchodzi jako Gomez 110. Pewnie ta oferta mogła być wyższa, ale tutaj wiadomo, no chcemy, tak jest, 140. Chcemy, żeby tych transferów z klubu teraz było jak najwięcej. Oferta za Skrobańskiego przyjmujemy. Tak jak mówiłem Wam, pozbywamy się tych piłkarzy z Wisły Kraków. No nie potrzebujemy tak szerokiej kadry. Musimy ją troszkę zwęzić. Mam nadzieję, że się to uda. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.